Jest taki komplement, który mówią ludzie po kazaniach, ale taki komplement, który czasami brzmi dwuznacznie. Ktoś mówi, pięknie ksiądz powiedział, pięknie ksiądz powiedział. Pod spodem nie da się wyczuć, a niekiedy ludzie wprost mówią, no pięknie ksiądz mówi, ale życie jest inne. Gdy słuchamy Jezusa, ta dzisiejsza scena, on usiadł i zaczyna mówić, to ta postawa siedząca, ona podkreśla to, że te słowa mówi król, który właśnie zaczyna wcielać w życie te słowa. To jest król, który zaprowadza właśnie to, o czym mówi. I tak potrzebujemy słyszeć każde ze słów Ewangelii. Z tą mocą i obietnicą, że to się już tu i teraz właśnie zaczyna dziać.